W dzisiejszym odcinku będziemy grali w gigantycznego minigolfa na hali. Każdy z uczestników rywalizuje o pieniądze, a przegrany wykonuje challenge po każdym z trzech torów. Papier, kamień, nożyce, kto pierwszy? Trzy, cztery. A wy zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo codziennie o 18 pojawiają się filmy. Nawet Wiktor wrócił na nową halę. Czy wy to rozumiecie? Dobra, cicho to. Co się śmiejesz ze mnie? Pochlałem trochę w weekend. Nie wiem, jak będzie miał. Zapalmy się, Wojciech! O Jezus, No, to dwa uderzenia. Dobrze poszło. Dobra, ostatnia próba, muszę. Tak nie da rady. Patrzcie na to. Ja teraz dowalam tak, żeby być blisko chłopaka. Dobre! Ale blisko! Wiemy, co robił Wiktor, jak go nie było na odcinkach. Próbowałem cały czas trafić do dziury. Zobaczcie! Gratulacje! Jaki głos, takie zagranie! Czekaj! Nice! Oj. Co to było? Jest, przeleciało. Jest. Ja nie mogę. Dziękuję bardzo. Kurde, blisko. Zipek, bo to statyw stoi, nie? Nie wiem, czy widziałeś. O kurde! A było technicznie. To jest ten łuk, czy tak wszyscy, czy tak wszyscy, czy tak wszyscy. Dawaj, Zipek, jak brzmi, nie chcę podchodzić do ciebie. Dobrze. Ale mam teraz bliżej. Mamy! Nieźle, stary. Zipek, robisz challenge. Zipek, niestety. Starałeś się, ale To prawda. Więc teraz zostajesz oblany balonem z wodą. Dobrze, proszę. To jest kara dla Zipka. Dobra. Dawaj, Łukasz, przywal mu! Przywal mu! Ej, mam całą dupę mokrą. To prawda, nie trafiłem się teraz, tak, gratulacje. Jak nie trafiłeś? Nie mogę usiąść teraz przecież. O nie, jakbym się zesrał normalnie. Panie i panowie, druga runda, która będzie nieco trudniejsza, ponieważ mamy kilka przeszkód. Podstawową przeszkodą tutaj jest ta oto chorągiewka, która zaznacza nam checkpoint. Przez to pole musi przejść każdy, a konkretnie zatrzymać się na nim i następnie grać dopiero dalej. Tędy. Łukasz, nie rób tam. Oj. Z całej siły. Kto zrobił ten tor do kolory? Ej, to prawda. Kto zrobił ona nie jest na zielonym właściwie. No nie jest, ale bez przesady.
naprawdę dobra piłka na trójeczkę. Co, Dziwak, mówisz, to słychać się zupełnie. Ja myślałem, że walnie w ten kabel i się cofnie dzięki niemu. Nie, ja mówię brawo, dlatego że wiem, że nie będę znowu robił challenge'u. Ale powiem wam, że jest duży progres. Każdy już teraz gra zachowawczo. 5 minutes later. O, dobra. Zajebiście, że nie wytopam, bo leciał w tej linii dokładnie. Ej, niezłe. Możesz nie. Twoją piłkę przejechał samochód? O nie, patrzcie jak się spłaszczyła. Stary, teraz jest idealna, zobaczycie. Walnie. Od razu na trójkę? Nie, poczekaj, poczekaj, odbije się. Jest! Ostatni, będą pierwszymi, let's go! Łukasz, tu ma trafić. Dobrze, Ernest. Teraz szypek. Nie masz wyczucia. Daj, Wiktor, rozwalam ich. Zobaczyliśmy. Jej! I co? Co ty się cieszysz, Ernest? O! Chyba to jest git. Udało się! Jest! W końcu! O nie. Zarąbiście. Oj tak. Brawo. Proszę, Miłoszu. Twoja kolej. Czekaj. Może na któregoś wlecie. O. Jest! Dziękuję, Miłosz! Jak ja przegrywałem... Zipek, gdzie twój kamień? Dobra, ale stary... Dawaj, popatrzę. Niezłe! Dobre. Much later. Yo! Nice! Podsuńcie się. Serio, to sobie jaja robiłem, czekam aż Ernest po prostu skoczy. Ernest, tak się składa. Kara. Miałem dla ciebie karę, której najbardziej się bałem ze wszystkich, czyli cynamon challenge. Czyli że co, napycham sobie mordę cynamonem, tak, mogę się udławić. Masz 2 minuty, wytrzymaj. Jakie 2 minuty? Dobra, łyżeczka jeszcze. Nie ma łyżeczki. Masz całe łyżeczka? Masz całe sobie do buzi, o to chodzi. Cynamon challenge to było ale o to chodzi w tym challenge, żebyś cały do buzi sobie wziął. Całą paczkę cynamonu? Tak. Otwierasz gębę, otwierasz to i... O. Dobra. Chodź. O Jezu, ja się zaprzysiężam. Sam tam leciał w ogóle. No przestań, co ty robisz? Stary, jak za dymu. Runda trzecia jest najtrudniejsza ze wszystkich, ponieważ trasa nam się tutaj niestety urywa. I trzeba będzie trickshotem trafić na checkpointa, a następnie przelecieć na sam koniec. Oje! Ej, nie dobre. Ale pomysł był jak najbardziej dobry. Uwaga! Idealnie! Uwaga! Oj, to się pochodzi za daleko. Oj, chyba za daleko. Nie! Blisko! Macie kij. Kurwa, macie.
Jak i ty. Dobrze, stary. Dobra, teraz będzie idealnie. Jaki był plan? Tak naprawdę to nie. Zipek, nie dałem po kablu. Uuu, dobrze. Jo, dobrze, dobrze. No, dawaj. Jo, pierdziele. Dajesz, Zipek, dajesz. Panowie, kończymy tą grę. 3 days later. O, zajebiście. Przeszło. Najprzez drewno nie może, bo to nie wyskoczy. Co? No już tak. Dlaczego? To nie zgodne z regulaminem. Łukasz zaakceptował. Ja już przez kurde wyskoczy. Poszło? O kurde. Jo, jak się wkleił. Co ja mogę z tym teraz zrobić? Ej, bez kitu. O, wyleciała, zobacz. Serio wyleciała, dziękuję bardzo. Żadne w tym przypadku. Nie jest źle. Nie jest źle. O, let's go! Daj. Yo! Dziękuję nice. Bardzo. Ja dosyć mam tych składów, opuszczam. Opuszczam. Teraz to kary nie wykonuje przynajmniej. No. Yes! Yes! Koniec rundy musi być. Panowie, jako że wszyscy troszkę cheatowali w tej rundzie, to Zipek nie może zostać osobą, która dostaje karę. Więc rzucamy w środku jajkiem na samą górę. Wszyscy chowamy się do środka, kto dostanie, ten przegrywa po prostu, taką karę dostajemy. Ale, wiesz, ale musi trafić. Schowajcie łby i plecy zostawcie, przecież kto wam każe. Dobra, nic nie trafi. Co to jest? Następne. Jest jedno, to dajcie ostatnie. Panowie, kto przegrywa, od razu bierze jajko, które jest na ziemi, podnosi, reszta z pierwsza. Dobra, kto przegra? Ale czekaj, kto przegra? Nie, kto wygra? 3-4. Trzeci raz, no! No, brawo! Gratulacje, Ernest. To jest tak nie fair gra. Ej, to jest twój kanał. Ja to p***lę. Bardzo dobra rozgrywka, zakończenie spektakularne. Dobra, dziękuję za oglądanie. Jak widzieliście, to była ekstremalna gra w minigolfa. To tyle na razie.